Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku Lies of P. Zaczynamy zwiedzać tą nową lokację. Zapewne będą nowi przeciwnicy. I oczywiście ja tutaj jakoś specjalnie nie będę tego komentował, żeby po prostu nie przeszkadzać w tym gameplayu. To też zależy kto co lubi. No ale jako, że dogrywam komentarz, to myślę, że będzie stosowniej, jeżeli tylko w jakichś tam konkretnych momentach będę się aktywował.
tu myślę, że muszę się aktywować właśnie, bo mam przegrzanie i nie zwróciłem uwagi, że tracę zdrowie powoli. Myślałem, że ktoś we mnie rzucił. Ja sobie stałem, myślę, dobra, przegrzanie jest dopiero w połowie. Założyłem, że jak dojdzie do końca, to zginę, a tu po prostu zabierało mi zdrowie. Zabierało mi zdrowie, aż padłem. Więc to jest taka nauczka, że zwracać uwagę na te statusy, co one robią. Nie tylko, że na przykład, nie wiem, zwalniają, tylko właśnie jest jeszcze przegrzanie, które zabiera zdrowie.
Wychodzi na to, że będą tego rodzaju zagadki w czasie gry i tutaj celowo skłamałem, zakładam, że takim gdzieś tam czytałem poradniku, żeby wszystko, na wszystkie odpowiedzi kłamać w pierwszym przejściu, a w drugim mówić prawdę. Nie wiem, na ile to, czemu to posłuży, ale zdobywam tym samym ten klucz trójcy. Skłamałem, dostałem klucz trójcy, nie wiem, czy jakbym powiedział prawdę, też bym dostał klucz trójcy. Nie wiem jeszcze za bardzo, do czego służy ten klucz trójcy, zapewne tego, co czytałem, do otwierania jakichś tam wyzwań, gdzie można zdobyć lepsze przedmioty. To wszystko wyjdzie w praniu. Po co mi ten klucz trójcy?
this place gives me the creeps. It's like something's gonna jump out any second. It's okay, pal. Gemini's looking out for you.
No a tu mam takiego mocniejszego przeciwnika, nie jest to boss, ale no już wygląda na mocniejszego przeciwnika i powiem szczerze, za pierwszym razem przy takich buteleczkach jak mam, czyli jedną miałem, zginąłem. Przyszedłem drugi raz, jak widać odzyskuję swoje ergo i tym razem już udaje się go pokonać. Nie wiem, czy mówiłem, ale pojawiają się takie czerwone motylki. Jeżeli je dopadniemy, to dostajemy super przedmiot. Tak, takie coś jak było z jaszczurkami w Dark Soulsach, które się pojawiały, czy tam też takimi małymi kryształowymi stworkami, które uciekały. Trzeba je szybko dogonić, pokonać i dostajemy przeważnie cenny przedmiot za ich pokonanie. Tu mamy korbę chyba tak do ulepszania rękojeści bodajże.
You're going to the factory to save Miss... He's the richest man in Krat. I heard he went to shut the factory down. I know my way around a weapon. Mr. Benini is the richest man. He's, peculiar. I heard he went to shut the factory down. I'll use my power to... Broń ulepszona do plus 3, a w następnym odcinku pokażę, jak zepsułem to moje ulepszenie do plus 3 przy montowaniu i rozmontowaniu broni. A teraz wracam już tutaj, do tej swojej ostatniej lokacji. Tutaj się zastanawiam w tej dwójce, co to jest. Czy tam mam jakiś quest do oddania, bo jest zaznaczony taka biała kropeczka na górze. No ale dobra, to muszę jeszcze obadać. Póki co wracam, zwiedzam dalej w kolejnym odcinku. Trochę pobawię się montowaniem broni, to wam pokażę. No, można się pogubić w tym montowaniu broni, ale jest też dużo ciekawych możliwości, kombinacji. Tyle teraz. Słyszymy się oczywiście w kolejnym odcinku.